Dzisiejsza Ewangelia jest trudna dla mnie, ponieważ żyję w Nazarecie. Mamy tutaj zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i właściwie na każdej poradnej mszy świętej spotykam się z Nazaretem plus szkoła sióstr nazaretanek, której też trochę posługuję. A tu nagle szósty rozdział Ewangelii w redakcji świętego Marka i odrzucenie Jezusa. Przed chwilą Jezus spotkał się z ogromną wiarą, i Jaira, i kobiety cierpiącej na Krwotok. To była wiara, która pozwalała na uzdrowienie, pozwalała na to, by rzeczywiście doświadczyć mocy Bożej. Jezus wraca do domu rodzinnego i spotyka się z niewiarą. Spotyka się z lekceważeniem. Spotyka się po prostu z odrzuceniem. Ewangelia oddaje to zlekceważenie przez słowo atimos. Może być ono tłumaczone jako nieuczczony, pogardzany czy małowartościowy. To jest zaprzeczenie słowa time, czyli cześć, szacunek, zaszczyt, godność, wartość, a nawet zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie – zapłacić, odpokutować albo ponieść karę. Ponieść odpowiedzialność lub odpłacić się. Dlaczego takie słowo w dzisiejszej Ewangelii? Bo cała misja Jezusa, czy to wobec wszystkich, którzy żyją poza Nazaretem, czy to wobec Jego najbliższych, którzy nie zgadzają się na to, bo wiedzą lepiej, kim Jezus jest, to misja miłości. To zapłacić za każdy grzech. To odpłacić człowiekowi za niewiarę, Wiernością, to rzeczywiście przylgnąć do serca człowieka tak bardzo, że człowiek wreszcie przylgnie do serca Boga. Mówią, że najlepszą zemstą chrześcijanina jest przebaczenie. I Jezus dziś to robi. Chociaż nie może uczynić żadnego cudu, bo, bo nie widzi wiary. To jednak już za jakiś czas, kiedy zawiśnie na krzyżu na pewno będzie miał w pamięci też mieszkańców Nazaretu i będzie wiedział, że ta miłość, która ogarnia cały świat, jest przeznaczona również dla jego najbliższych, dla tych, którzy może jeszcze nie wierzą, którzy może jeszcze nie doceniają, którzy jeszcze nie potrafią uczcić. Warto dziś podziękować Bogu za to, że, że on nas zbawia za to, że nas budzi do wiary, za to, że naprawdę jesteśmy zbawieni nawet w chwilach, w których nie potrafimy Mu uwierzyć. Spróbujmy za to podziękować Panu.